No dzień dobry. Tym razem przy hibiskusie bagien. Rósł sobie piękny hibiskus w zeszłym roku, całe lato. Kwitł, przyszedł mróz, hibiskus zmarzł. Potem przyniosłem mu na zimę sporo tych dębowych liści, żeby miał ciepło. Teraz wiosna, już się sam odkrył, rozniosły to różne stworzenia, te liście, rozwiał wiatr i czas na przycięcie tego hibiskusa do ziemi. A jak ktoś chce mieć długo kwiaty i szybciej te kwiaty, to jeszcze najlepiej jakby zrobił okrycie mu z folii, żeby szybciej wystartował. Ze względu na to, że lubi właśnie tereny podmokłe, ziemię dobrą, żyzną, próchniczną, ale jak ziemia mokra, to ziemia zimna. I zanim on wypuści, często bywa tak, że urośnie do metra i zdąży wydać 2-3 kwiatki i przychodzi już mróz. Żeby ten proces przyspieszyć, to po cięciu można mu zrobić namiocik foliowy, żeby nam po prostu szybciej wypuścił te młode pędy, bo on będzie wypuszczał tu te pędy z ziemi. No i co, Michalina? Tniemy. Jak widać pędy, tak, są tylko zielone dotąd, dokąd były przykryte, ale i tak młode będą wypuszczać aż tam głęboko z ziemi, z tej rozety, tak jak to ma każda bylina, bo to jest hibiskus, można powiedzieć, że bylinowy. I ja te pędy po prostu króciutko obcinam, odkryję troszeczkę rozetkę i nakryję to folią, żeby szybciej wystartował, żeby miał po prostu szybciej te duże, piękne kwiaty. Przejdziemy może do następnego. Częsta rzecz w takich bylinach to to, że lubi się przewracać i przez to, że ma ładną, urodzajną ziemię, to w takiej ziemi lubią też posiać się chwasty, które taką ziemię lubią. I co to jest? Michalina, to jest pokrzywa. Pokrzywa. Na co możemy to użyć? Na gnojówkę, żeby ten hibiskus mógł tak szybko i zdrowo rosnąć. Widzicie, pokrzywy się bardzo ładnie pieli, rosną rozłogami, także wystarczy tylko znaleźć taką chlupkę i po prostu za nią ciągnąć, wychodzą całe krzewy. Tak, teraz przycinamy. O, jak widać, miał tak długie pędy, że niektóre nie wytrzymały własnego ciężaru. Także warto czasami zrobić jeszcze jakąś podpórkę, tak jak do piwoni. No to jest hibiskus taki, nie? Porządny hibiskus. Dobrze, Michalina użyła tego słowa. Pielimy, okrywamy folią na około 2 tygodnie, żeby nam pobudził się do wzrostu i już latem. Ale jaką folią? Taką przezroczystą? Folią normalną, folią przezroczystą. Taką jak pod inne uprawy, na przykład ogórków czy pomidorów. Obsypać brzegi ziemią albo tymi naszymi inspekcikami, które żeśmy ukorzeniali sadzonki. O to chodzi, żeby przyspieszyć mu wegetację.
No i to cała filozofia uprawy hibiskusa. I mamy maj teraz, początek maja. To kiedy to należy zrobić? Te cięcie? No. Teraz. Teraz. Już widać, dokąd hibiskus usechł. Tak, i czyścimy to. On jeszcze teraz nie wypuszcza. Ale za chwilę, jak go okryjemy, już pojawią się pierwsze młode pędy.